10 września wspominamy błogosławionego Franciszka Garatę, zakonnika. Franciszek Garatę urodził się 5 lutego 1857 roku w Aspeitia, na terenie, który kiedyś należał do rodziny Loyolów. W wieku 17 lat wstąpił do nowicjatu jezuitów, który na wskutek wojny domowej znajdował się wtedy w Poyan we Francji. W roku 1876 złożył śluby zakonne jako brat koadiutor. Przez 9 lat z największą troskliwością spełniał posługi infirmarza w Collegium La Guardia w pobliżu granicy portugalskiej. Od roku 1887 był furtianem na Uniwersytecie w Deusto Bilbao. Budował tam wszystkich cierpliwością, łagodnością i pogodą. Wcześniej spostrzeżono, że jest wiernym naśladowcą świętego Alfonsa Rodrigueza. Nazywano go Frater Urbanitas. Zmarł 9 września 1929 roku, a beatyfikował go w roku 1985 święty Jan Paweł II. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Franciszek wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.